Drugie niedzielne spotkanie to mecz ŁKS-u z Wisłą 1-0 po golu Szałachowskiego, ale później Wisła ma przede wszystkim niezawodnego Bitona, on daje bramkę na 2-1, ale to był mecz wielu kontrowersji. Znów przy okazji meczu z udziałem Wisły i to mnie zastanawia, choć nie wietrzę tutaj spisku, ale to jest trzecie spotkanie, w którym Wisła jest beneficjentem pomyłek arbitrów. Tak było z ŁKS-em w niedzielę, tak było w meczu Ligi Europejskiej z Fulham, tak było w meczu z Jagiellonią, gdzie w ewidentny sposób skrzywdzono Jagiellonię, gdzie uznano gola, którego uznać nie powinien nawet początkujący arbiter. Jak panowie odniesiecie się do tej sytuacji? Mnie irytuje i teraz wyrażę swoją opinię. Hipokryzja trenera Roberta Maskanta, który wychodzi na konferencję prasową i tenże szkoleniowiec mówi, no wiadomo, że sędziowie mają trudną pracę, nie będę ich jednak oceniał, po prostu kpi, bo jego drużyna cały czas dostaje prezenty od arbitrów. Szkoda tych pomyłek sędziowskich, one wpływają negatywnie na obraz całej polskiej ligi, też irytują obserwatorów, kibiców. No cóż, ja mogę powiedzieć, że no, pomyłki się zdarzają, a myślę, że trener Maskant no, nie chce, żeby to, ta pasa, że tak powiem, odmieniła się. Tak? No, szkoda ŁKS-u, dzisiaj dobry mecz zagrali i bramka Kaszmarka była no, prawidłowa nie i było bardzo, pozycji spalonej, bardzo fajna, tak, świetny strzał techniczny. No i no cóż, trzeba życzyć naszym sędziom, żeby byli po prostu no, bardziej skoncentrowani i lepsi. Panie Andrzeju, to jest Robert Małek, jest sędzia wysokiej klasy, sędzia, międzynarodowy sędzia, z zawodu policjant, arbiter, który właśnie prewencyjnie powinien podchodzić do każdej swojej decyzji asystentów. To był jeden z trzech trójek, które były co bądź nominowane i brane pod uwagę, ewentualnie, że będą gwizdały co bądź na mistrzostwach Europy. Dlatego jestem zdziwiony, że przy jego doświadczeniu szczególnie. Natomiast mecz poprzedni no jest meczem dramatycznym i tutaj też się dziwię, no popieram to, co pan powiedział, chociaż nie powinienem jako trener, ale sądzę, że więcej rozwagi powinien wykazywać ten młody, skądinąd 42-letni trener Maskant w tym, co mówi. To lepiej rzeczywiście, żeby nic nie mówił, tym bardziej, że z jego miejsca nie zawsze da się ocenić, z miejsca trenera sytuacji, ale no to co zrobiono, co bądź bramkarzem Jagiellonii, współczuje zawodnikom i sztabowi szkoleniowemu tej drużyny i tym kibicom, bo to jest wypaczenie wyniku spotkania. A bądź co bądź, to jest jeszcze raz klasyczny przykład tego, co ciągle proponuje media wszystkie i tak samo żądają sami zawodnicy i trenerzy. Każdy chce wygrać i przegrać w normalny sposób. Wprowadźmy w takiej wątpliwej sytuacji szmat sędzia techniczny, podgląd i może szepnąć sędziemu. Weryfikacja wideo, oczywiście weryfikacja. Jest siatkówka, jest hokej między innymi i możemy to robić w sposób dowolny i skuteczny. Ale często widzimy też w telewizji, że sędziowie korzystają z tego tak półoficjalnie. Z zapisu wideo, tak dyskutują, dają sobie informacje, przekazują sobie informacje do słuchawek. Ale to była narada, Czarek, to była narada, sędzia główny biegnie do liniowego i oni dyskutują. I zapada decyzja plus żółta kartka dla zawodnika z Jagiellonii za protesty. Zresztą to jeszcze mam w oczach, pamiętam. Bądź co bądź, lepiej mniej czy gorzej, ale kierowałem tym, bądź co bądź wydziałem przez półtora roku, kiedy szalała korupcja w Polsce. Ja mówię o tej dzisiejszej sytuacji z ŁKS-u, gdzie był czas, żeby sprawdzić, były powtórki, tak? I przecież można... To się nie da wybronić, bo sytuacja była przejrzysta i czyściutka. A to mógł arbiter główny dojrzeć, nie musiał spoglądać nawet na swojego asystenta. Panowie, bardzo znaczące dla tej całej sytuacji, ale też będące esencją tego całego bałaganu, który wokół Wisły powstał, są słowa Marka Saganowskiego. Wisła jest zbyt silnym zespołem, żeby musieli jej pomagać sędziowie. Tak, to się przewija od wielu, wielu lat, że ja sądzę, że federacja, czyli FIFA konkretnie, będzie zmuszona w końcu do podjęcia decyzji w świecie, który rozwija rozmaite, prawda, technologie, kiedy powstają nowe produkty, o których nam się w ogóle nie śniło i gdzie Polacy są jego autorami, żeby naprawdę nie zrobić tego, co zrobiły inne dyscypliny sportu. To jest warunek sine qua non, jeżeli piłka nożna ma się rozwijać dalej. Czarek, 14 goli strzeliła Wisła w Ekstraklasie, 9 jest z autorstwa Bitona. Gdyby nie ten zawodnik, ja wiem, że na kimś musi oprzeć się ta siła w ataku, ale tam to wszystko jest zbyt jednostronne. Ze strony jednego zawodnika, on jak Frankowski, on mi przypomina nie posturą, ale też tym, że potrafi z czegoś zrobić Kładę coś. Do drużyny, tak. Na samym Bitonie to Wisła daleko nie zajedzie. To jest dobrze mieć takiego Bitona w drużynie, natomiast w momencie, kiedy taki piłkarz dostanie kontuzji, coś w niesłabszej formie, no to
no to wtedy jest problem. I opieranie się na przykład Wisły na jednym zawodniku, czy też Lecha na przykład na Rudnesie jest bardzo niebezpieczne tak w dłuższym terminie. To nie jest perspektywiczne, bo na przykład, bo w Legii jest trochę inaczej. Tak? Gra jest oparta na wielu piłkarzach ofensywnych, tam kilku strzela bramki, natomiast no, trzeba się bać, że, modlić się, żeby ci, tym piłkarzem się nic nie stało. No, tak jak Marek powiedział, że Wisła jest za mocną drużyną, żeby im sędziowie pomagali, tak też Wisła jest za dobrym klubem, żeby była oparta tylko na jednym piłkarzu, czy też dwóch. Tak, bo aż dziwny jest Czarek, że ten jeden rzeczywiście świetny wykonawca, woli całej drużyny, bo on to podsumowuje, że przeciwne drużyny nie potrafiły bądź go praktycznie wyrodz zneutralizować w czasie meczu, bo tylko on bramki strzelał, natomiast mnie dziwiło co innego cały czas. To jest jedyny zawodnik, który te bramki strzelał, jak słyszy pan Przemek tutaj mówi, a jednocześnie ten zawodnik, który nie grał w najważniejszych meczach dla Wisły, czyli w walce, kiedy oni walczyli w tej lidze. Bo to był tylko rezerwowy zawodnik, który był przeznaczony na mecze ligowe. Tak, bo wtedy grał Genko, który miał się odbudować i to mnie zaszokowało jako bądź też trenera, który to obserwował z boku, bo ja tego nie rozumiałbym i dalej nie rozumiem. A czy nie macie panowie wrażenia, że Robert Maskan po tym jak urzekł Polaków, przede wszystkim kibiców Wisły, jaką wspaniałą drużynę stworzył, znów pościągał kolejnych obcokrajowców, no i w jakiś sposób jest alter ego Leo Benhakera, bo ja widzę już kalkę między tymi szkoleniowcami. Zaczyna pouczać już wszystkich, którzy w Polsce zajmują się futbolem. No to jest chyba cecha ludzi z Holandii, ja bym się tym za bardzo nie przejmował, natomiast ja to pamiętam w tym programie też u Ciebie, ja się nie zachwycałem tą Wisłą Maskanta, ponieważ no, ona zdobyła najmniej punktów bodajże w ostatniej dekadzie, albo pewnie dłużej w polskiej lidze i to nie był mocny mistrz Polski. Oczywiście cieszymy się z sukcesów tej drużyny gry w lidze europejskiej, natomiast ja nie widzę perspektyw. Tak? Jeśli mówimy o Legii, w której pracuje się też z młodzieżą, wprowadza się młodych polskich piłkarzy, tam w Wiśle kompletnie myślę, że praca z młodzieżą leży. Także Maskant, no, jak to Holender, tak? Lubi pouczać. Nie tylko pouczają Polaków, ale też Niemców, wszystkich na całym świecie pouczają. Ja sądzę, że na pewno wnioski z tego wyciągnie przede wszystkim Bogdan Bacałajcz, jako odpowiednie doświadczenie. Po raz drugi jest prezesem, był wiceszefem Polskiej Klasy SA, bo ja mówiłem tu 2 tygodnie temu, kiedy mnie pan zaprosił również z Mateuszem Borkiem, żeśmy prawda, byli 3 tygodnie temu, że co się stanie z Wisłą, kiedy ci zawodnicy, których nikt nie wykupi, oni są w takim wieku, że ich nikt nie wykupi, potem jak oni skończą kontrakty, kto w tej Wiśle będzie grał? No to niestety to będzie dla Wisły bagaż, to będzie posag, który dostanie nowy szkoleniowiec. My mówimy dzisiaj o taktyce dnia dzisiejszego. Wisła będzie grała w tej chwili mecz ligowy, Wisła będzie grała rewanż z Fulhamem, bardzo interesujący, ciekawy, bo znowu przypomnę, że oni tracą bramkę, kiedy grają w składzie 10-osobowym. To jednak jest znaczące przy wyrównanych siłach. Natomiast kiedy gra Wisła w składzie 10-osobowym w 90 minucie, jest 4 minuty bezładnej obrony, zupełnie chaotycznej, bo już się skład wyrównał. I to znowu świadczy o skali trudności, jaka czeka w rewanżu z Fulhamem, to już Wisłę.